Jak nie pakować się w sytuacje i zobowiązania, które są dla nas niekorzystne, których tak naprawdę nie chcemy, ale już w nich tkwimy? O tym dzisiaj powiem, ale też o tym, jak się w niej nie pakować, dlaczego się nie pakujemy i co, i, co, i co zrobić, żeby mieć taką siłę, żeby jak najczęściej znajdować się w sytuacji, gdzie to my decydujemy, co i jak ma być. Skąd ten temat? Otóż ostatnio kilka razy zwróciły się do mnie osoby, które miały podobny problem. Ktoś mówi. Panie Bernardzie, kurczę, nie wiem, chyba się koło północy wrócę do domu. Obiecałem klientowi zawieźć towar. To klient po prostu, z którym mało handlujemy, nawet w zasadzie powinienem się nie zgodzić, ale on powiedział: powiedziałem tak, jestem po prostu urobiony. 50 km przejadę do centrali, jadę po towar, potem klientowi zawiozę. Ktoś inny mówi, ja siedzę po nocach w pracy. O kurczę, szef mówi, słuchaj, zostań, trzeba coś zrobić. Zgodziłam się, siedzę, pracuję, wykonuję tą robotę, kurczę, w ogóle jestem, siedzę na, na, na rzęsach, ledwo, ledwo, ledwo żyję. Albo no, ktoś inny mówi, oj, no, i tak, tutaj miałem do wynegocjowania jakieś warunki finansowe, dogadaliśmy się, no zgodziłem się na takie warunki, które są niekorzystne, teraz to trzeba zrealizować, mimo że nam się to tak naprawdę średnio opłaca. I gdy ja dążyłem każdy z tych tematów, to one miały jeden wspólny czynnik. Zgoda na to dowiezienie towaru do klienta, na zostanie w robocie po godzinach, na te złe warunki finansowe, ta zgoda nastąpiła impulsywnie. Ktoś poprosił, natychmiast była odpowiedź. wiecie to nie jest tak, że druga osoba może oczekiwać, że ty w ciągu ułamka sekundy powiesz tak albo nie. To więcej możesz powiedzieć nie, ale tak, tak. Nie musisz mówić natychmiast. Jak pisał w swoich książkach, Wiktor Frank, cytował go potem Steven Kowej. Wolność jest między bodźcem a reakcją. Czyli to, że ktoś mnie o coś poprosi. Ktoś mówi sobie: Czy możesz dzisiaj wieczorem zostać po godzinach pracy? To jest ten bodziec. Ja nie muszę natychmiast odpowiadać. Ja muszę powiedzieć: Czekaj, pozwól, rzucę okiem, co mam do roboty. Czekaj, sprawdzę, czy mogę. Więc to czekaj, zadzwonię do domu i zobaczę, czy, czy, czy to jest możliwe. I dopiero potem dajesz odpowiedź. Klient mówi: Słuchaj, czy e, możesz mi ten towar e, przywieźć tutaj dzisiaj wieczorem od razu po zamówieniu? To nim ty powiesz, tak oczywiście, już ci go przywożę, już czekaj chwilę, wiesz, to daj mi może 5 minut, ja sprawdzę to, jak to wygląda, czy, czy faktycznie mo można go dowieść, czy to będzie możliwe. Za 5 minut do ciebie wrócę. Czy w momencie, gdy negocjujesz warunki, wiesz sobie, dobra, już są te warunki wynegocjowane, to nim powiesz, tak, tak oczywiście, zgodzimy się na to. Może si chwila przerwy, tak? Słuchajcie, to w takim razie może jeszcze się przewietrzymy chwilę i, i wrócimy do, do rozmowy. Czyli ta wolność między bodźcem a reakcją. Brak tej wolności między bodźcem a reakcją, ten jakiś impuls, to przekonanie, że musisz działać na autopilocie, że jak ktoś ci o coś poprosił, to ty od razu musisz powiedzieć: Tak, zgodzę się, to jest często ta zakała, to jest często ta przyczyna, dla której pakujesz się w sytuację, na którą potem spoglądasz po paru minutach, parunastu minutach, po paru godzinach myślisz sobie: Po co ja się zgodziłam? Po co ja się zgodziłem? Kurczę, trzeba było się chwilę zastanowić, tak? Gdybyś miała, miał ten czas, żeby się zastanowić, decyzja byłaby inna, nie byłoby tej zgody, nie byłoby wpakowanie w sytuację, która jest dla ciebie niekorzystna. Moim zdaniem, z tego, co widzę, to niemal każda sytuacja w życiu, która się przydarza. Sytuacja międzyludzka, taka decyzyjna, negocjacyjna, daje nam możliwość znalezienia tego obszaru wolności między bodźcem a reakcją, tego czasu na to, żeby włączyć ten przycisk pauzy na pilocie życia, zatrzymać się na chwilę i potem odpalić. Także serdecznie Cię zachęcam, skorzystaj z tej życiowej pauzy, z tego guzika pauzy, która robi stop klatkę, i dopiero potem dajesz odpowiedź. To w moim przekonaniu w wielu przypadkach uratuje Cię przed wkręceniem się w sytuacje, których potem żałujesz, których potem realizujesz tylko dlatego, że chcesz być osobą słowną, konsekwentną. Chcesz być osobą słowną, konsekwentną. I tu przechodzimy do drugiego elementu. Może znasz, a może nie. Jest taka dobra książka o tym, jak się dajemy wkręcać innym ludziom Roberta Cialdiniego o wywieraniu wpływu, jaki wpływ ludzie na nas wywierają, czy też jak my możemy wywierać wpływ. I jedną z zasad, o których on tam pisał, to taka zasada zobowiązania i konsekwencji. Czyli, no tak, tak, no, powiedziałam mu, że będę mu pomagać, tak? No i co? No i on teraz tą pomoc prosi codziennie, już w ogóle nie mam życia prywatnego, cały czas mu pomagam. No ale wiesz, no, zobowiązałam się do pomocy, to teraz muszę pomagać. Czyli, jak to w jakiejś innej yy, książce ktoś, yy, ktoś pisał o gotowaniu żaby, metaforycznym oczywiście, że jeżeli chcesz, yy, żeby żaba znajdowała się we wrzącej wodzie, no to wsadzasz ją do zimnej wody i tę wodę powoli podgrzewasz, i ona nawet nie zauważa, jak temperatura urosła, i będzie we wrzątku. I tak samo się z nami dzieje. Tak? Godzisz się na coś takiego. Wydaje się bezpiecznego, typu, a, pomogę, pewno raz na jakiś czas trzeba będzie pomóc. Tak, 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 pewno, pewno raz na jakiś czas zadzwoni, i potem się okazuje, że ta druga osoba w taką sytuacji nas spakowała, że eskaluje swoje oczekiwania, oczekuje coraz więcej, mówiąc, no ale wiesz, no zobowiązałaś się, no zobowiązałaś się, powiedziałaś A, to trzeba powiedzieć B. No i pewno, podpisał pan umowę, prawda? podpisał pan umowę, że będzie tutaj u nas pracował, to trzeba pracować nad godziny, tak? No tak, no ale ty się. Godziłeś na 8 godzin dziennie, oni są, są codziennie 12-14 godzin, no to chyba się nie na to zobowiązywałeś. Nie, nie na coś pan zobowiązywał, proszę spojrzeć w umowie, mamy napisane, że, że, będą, że będę, będą sytuacje wyjątkowe, które pan w naszej firmie zdarzają się codziennie. Tak? Zobowiązanie i konsekwencja. Jesteśmy często ofiarą właśnie tego schematu zobowiązania i konsekwencji. Bywa, że Osoby, które nas w to wkręcają, robią to w sposób y, przemyślany, z premedytacją. Wiedzą, że jeżeli by nam od razu powiedzieli: Słuchaj, będę cię codziennie dzwonił, albo będę pan ukazał, żeby pan codziennie robił po 14 godzin, to byśmy się nie zgodzili. Więc z premedytacją podsuwają nam małe zobowiązanie. Typu, wie pan, co no, raz na jakiś czas, może będzie po godzinach, może raz na jakiś czas będzie, będę panią prosił o pomoc, może raz na jakiś czas będziemy korzystać z tego rabatu, który negocjujemy, a potem jest ta konsekwencja. No i teraz to też, moim zdaniem, bardzo ważny sygnał dla nas, żeby pamiętać o tym, że nie ma takiej siły na ziemi, która nam powie, że jesteśmy zobowiązani być w 100% konsekwentni do roszczeń drugiej osoby. Jeżeli się do czegoś zobowiązałem i czuję się oszukany, wykorzystany, bo zobowiązałem się do tego, że no myślałam, że raz w tygodniu będzie prosiło o pomoc, on prosi codziennie, nie? To mam prawo powiedzieć: Słuchaj, wiesz co, ale ja ci nie będę codziennie pomagać. Ja rozumiałam nasze porozumienie w ten sposób, że mniej więcej raz w tygodniu będziesz prosił o pomoc, więc ja mogę raz w tygodniu. Nie mam czasu, żeby ci pomagać codziennie. Albo szefie, no, ja rozumiałem, że w sytuacjach wyjątkowych będziemy pracować po 14 godzin na dobę. Wyjątkowość dla mnie może się dawać raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu, ale nie codziennie, tak? Tutaj przecinajmy to, przecinajmy tą pętlę między zobowiązaniem a konsekwencją. Jeżeli nie będziemy przecinać, to po prostu się będziemy dawać wkręcać tym osobom, które, nawet nie czytając niego, po prostu spontanicznie stosują tę zasadę zobowiązania i konsekwencji. Wywiązują się z czegoś mniejszego, a potem konsekwentnie wrabiają cię w coś, w coś dużego. W coś dużego? Ty nie odmawiasz, bo może brak ci pewności siebie, może masz takie przekonanie, że byłoby to niedelikatne, nieeleganckie. No właśnie. Tu wchodzimy do trzeciego etapu, do trzeciego elementu tej, tej sytuacji. Dlaczego niekiedy znajdujemy się w takich, w takich sytuacjach, które są dla nas niekorzystne? No bo. Brak przekonania, że mamy prawo powiedzieć nie. Brak tej pewności siebie, brak tego wewnętrznego komfortu. Powiedział, no nie, no ale on jest szefem. Jak ja mogę szefowi powiedzieć, że nie przyjdę do pracy? No nie, on jest klientem. No jakbym mu klientowi towaru nie przywieźć, tak? Nie, no on jest tutaj, on jest przyjacielem. No jakbym mu przyjacielowi nie pomagać, tak? No tak, no bo kimże ja jestem, żeby pomagać? Jak to kimże jesteś? Jesteś takim samym człowiekiem, jak ta druga osoba. Twoje. Poczucie wartości, Twoja wartość wynika z tego, że po prostu jesteś. Tak? Nieważne, czy on jest szefem, a Ty podwładnym, czy on jest klientem, Ty dostawcą. Tak naprawdę jesteście ludźmi i jedna i druga strona ma swoje prawa. Ma prawa do tego, żeby po pierwsze móc mówić o sobie: no jestem osobą, godną szacunku. Jestem osobą, której należy się to, żeby uszanować granice nieprzykraczalne tego, na co się godzę, na co się też nie godzę. Tak? Także, także tutaj y, pamiętajmy, moi drodzy, o tym, że kwestia pewności siebie, kwestia własnej wartości, czy, czy tak jak czasami y, pracuję z handlowcami, y, którym mówię, słuchaj, no bądź mistrzem swojej ceremonii. Wyobraź sobie, że to, co robisz z drugą osobą, czy z klientem, czy z dostawcą, pracujesz, to... To jest pewna ceremonia, pewien rytuał. Bądź mistrzem tego rytuału, tej ceremonii. To ty rozdajesz karty, tak? Masz prawo rozdawać karty. To jeżeli ty się z kimś umawiasz na coś, czy ty komuś sprzedajesz, czy kupujesz, to tak naprawdę no, ta relacja ma być relacją partnerską. Ty sprzedając komuś jakieś rozwiązanie, masz mu dać rozwiązanie, które będzie dla niego korzystne, w związku z tym dajesz mu coś korzystnego. Ty nie przychodzisz po prośbie, proszę kubo ode mnie, tylko tak naprawdę starczasz mu rozwiązania. Z drugiej strony, jeżeli ty pracujesz w jakiejś firmie, no to Ty dostarczasz dobrej jakości pracę. Firma tak naprawdę Ci za to płaci, natomiast no to jest tak naprawdę relacja świadczeń wzajemnych. Ty wykonujesz pracę, ułatwiasz temu, że, że szef czy właściciel firmy realizuje swoje wizje, natomiast no Ty tak naprawdę masz też prawo do tego, żeby robić to w taki sposób, żeby to nie naruszało Twoich, twoich granic. Czyli reasumując, jeżeli zastanawiasz się, no jak to sprawiać, żeby nie pakować się w sytuacje, które są dla mnie niekorzystne, no to korzystaj z tej pauzy, z tego czasu, między tym, jak ktoś ci o coś prosi, a tym, jak się zgodzisz. Zależnie od sytuacji, tej pauzy może ci wystarczyć kilka sekund, kilka godzin, kilka dni, jeżeli na przykład jakiś kontrakt nasz przemyśleć. Drugi obszar to pamiętać o tym, że dajemy się wkręcać zasadą zobowiązania i konsekwencji. Jeżeli czegoś zobowiążesz, masz przekonanie, że to jest coś niewielkiego, a konsekwencje się okazują wielkie, rób co w tej mocy, żeby odciąć to powiązanie między zobowiązaniem a konsekwencją. I po trzecie, Miej świadomość, że masz takie same prawa jak druga osoba. Masz prawo mówić o tym, gdzie są Twoje granice, na co się godzisz, na co się nie godzisz. I to są moje podpowiedzi w tym obszarze, jak, jak sprawiać, żeby robić to, co chcemy, to, na co się godzimy, a unikać sytuacji, gdzie nas ktoś wkręci, gdzie będziemy robić rzeczy wbrew sobie tylko dlatego, że komuś udało nam się. Komuś udało się nas zmanipulować. Mam nadzieję, że będzie to pomocne. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie budujący, że ułatwi ci skuteczne funkcjonowanie. Jeżeli ten materiał był przydatny, no to zachęcam po pierwsze, żeby udzielić informacji zwrotnej, lajka tej pod filmem, subskrybować ten kanał i też może udostępnić komuś, komu też to się może przydać. Do zobaczenia!